Jak się czujecie teraz i jak czujecie te osoby, z którymi byliście w tym procesie? Czy te osoby wydają wam się bliższe? Tak, no właśnie. Czyli okazuje się, a czy nie jest jeszcze tak, że czasami, to co mówimy bardzo często, że nie ma przypadków, że te historie są inne być może, ale emocje są podobne, że nie bez powodu też się dobieramy, żeby się przejrzeć w lustrze tej drugiej osoby i zobaczyć, co to daje. Patrzymy z perspektywy i też widzimy, że podobna historia, a zupełnie inne rozwiązania. Gdybyśmy teraz zrobili terapię grupową, byśmy posadzili tutaj jedną osobę, co się kiedyś w plemionach robiło, że wchodziła osoba do plemienia i mówiła o swoim problemie i każdy mówił ze swojej perspektywy, przez swoją percepcję filtrował i mówił, co by zrobił, tak? To by się okazało, że ta osoba w środku ma tyle rozwiązań, ile siedzi tutaj osób. A my widzimy czasami tylko jedno, albo nie widzimy wcale. To jest ciekawe, prawda? A mam do was jeszcze jedno takie pytanie. Czy naprawdę jest tak, że potrzebujemy usłyszeć kogoś historię? Jest to cudowny proces. Ale czy nie czujecie już w sercu takiej gotowości na to, że nie musimy znać tej historii? Nie musimy wchodzić w kogoś buty. Wystarczy poobserwować, jak ta osoba się zachowuje. I nie ma dobrej energetyki w żalu albo litości, bo tam jest pogarda, chcę wam coś ważnego powiedzieć. Kiedy patrzymy na innych i robimy to zatrzymanie, jesteśmy w stanie wreszcie nie wejść w tą energetykę tej osoby, tylko zadecydować, że okej, wchodzę teraz w obserwatora, patrzę na to. Kiedy robimy to zatrzymanie i patrzymy na to, jak ta osoba się zachowuje, co nam mówi, pokazuje nam jednym palcem, jesteś taka, to trzy paluszki są tutaj, czyli jeszcze inaczej to ugryźmy. Jeżeli ten ktoś przychodzi i mówi ci, że jesteś nienormalny, albo różne inne epitety lecą, to bądź tym świadkiem zatrzymania. Doświadczaj tej chwili. Nie nazywaj, zrób to sam dla siebie, zrób ten eksperyment, być może u ciebie tak nie zadziała jak u mnie. Bądź świadkiem tej chwili, nie nazywaj tego, że to jest dobre, a to jest złe. Z potrzebą na fajne chwile i z oporem na niefajne. Nie nazywaj tego, tylko posłuchaj świadomie, otwórz się na wysłuchanie, a wtedy się dowiesz, co ta osoba o sobie myśli. Bo zarzucając tobie pewne rzeczy, wykrzykując pewne rzeczy o tobie, ta osoba jest w stanie powiedzieć tą całą wuchtę, wyrzucić tych słów, tylko i wyłącznie filtrując przez siebie. My widzimy świat swoimi oczami. Każdy z nas go widzi swoimi oczami. Jak powstaje obraz? Na bazie naszych przekonań. O kim? O tym, co chcemy schować przed światem. Więc popatrz na tą osobę jako świadek, doświadczając, mówiąc tak tej chwili i usłysz, co ona o sobie myśli, a nie o tobie. Nie bierz sobie tego do serca, bo to jest świadectwo tej osoby. Czy nie byłoby prościej, gdybyśmy tak robili? Czy nie jest to samą świadomość siebie, czy nie jest to miłość od siebie i czy to nie jest odpuszczenie i czy to nie kruszy murów, które budujemy? Czy to nie powoduje radości? Z każdego kroku, kiedy wydarzy się taka sytuacja i będziecie świadkiem w pełnym tak i usłyszycie to świadectwo i będziecie współodczuwać z tą osobą, a nie litować się nad nią, bo tutaj jest zagrożenie. Też wybór, albo z miłości, albo z lęku. Widzicie, jak to jest wszystko ze sobą pięknie powiązane? Nie da się wybór. To jest jak, my jesteśmy jak szwajcarski zegarek.
jak jakiś element jest przez nas niepokochany, to wtedy nie funkcjonujemy. Więc teraz siebie bardzo pokochamy, wrócimy do tematu. Zapraszam każdego do kuchni, żeby przyniósł do stołu posiłek i siadamy. Bierzemy krzesełko. Ja mam krzesełko.